Sportu w Krakowie. Bardzo proszę o powrót na salę Państwa Radnych. W imieniu Związku Radnych dzisiaj drugie czytanie, druk numer 1014. Bardzo proszę Pan Radny Urynowicz, przepraszam. Bardzo proszę Panu Urynowiczu, rozumiem, o poprawce i autopoprawce. Nie, będzie krótko. I potem jest od razu, umówiliśmy się, pierwsze czytanie projektu dotyczącego MOBIS-u, a potem ciągle. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, jestem przygotowany do tego, żeby omówić się poprawki, które wpłynęły bardzo szczegółowo. Mam przygotowaną prezentację zajmującą 19 slajdów, ponieważ chciałem kolejny raz, nawet więcej, 22, żeby przekonać Państwa do tego programu, gdzie z tym, żeby opowiedzieć o każdej z tych poprawek, ponieważ większy z nich jest bardzo szczegółowy, odnoszący się do konkretnych zapisów przygotowanego dokumentu. I oczywiście z przyjemnością to zrobię, aczkolwiek mam nadzieję, że ten wstęp, który teraz chciałbym wygłosić, to oświadczenie nie działa. Jestem pozbawiony prezentacji zbiorów technicznych. Proszę mi wierzyć, że ona jest. Jak ktoś, to ja mogę za chwileczkę do każdego z Państwa tam tą prezentację przesłać. Najważniejsza informacja jest taka. Poprawki złożone przez Bogdana Smoka są poprawkami, które grupa radnych przyjmuje jako autopoprawka. I teraz najważniejsza rzecz. To, że zgłasza je Bogdan Smok, to jest jakby kwestia czysto techniczna. Przelecę to tylko, żebyście Państwo wiedzieli, że odrobiłem lekcję, ale już mówię, w czym jest rzecz. Bogdan Smok zgłosił to jako własną poprawkę, ponieważ z przyczyn od nas niezależnych jeden z kolegów będących w grupie inicjatywy musiał być poza Krakowem, w związku z tym nie mieliśmy czasu, aby złożyć to jako grupa radnych formy poprawki. Co najważniejsze. Poprawki przygotowane poprawka wynika z przeprowadzonej przez nas konsultacji społecznych. W związku z tym te poprawki, poprawka numer 1, to jest ten dokument, który jest jakby ujęty i przygotowany w formie poprawki wynikającej z konsultacji społecznych, czyli jest to głos zainteresowanych i biorących udział podmiotów społecznych, klubów sportowych bądź innych organizacji zainteresowanych programem sportu. A poprawka numer 2 wynika z dyskusji, która odbyła się na Radzie Pożytku Publicznego. I to tylko pokazuje, jakby te dwa kierunki poprawek, jak wiele podmiotów było zaangażowanych, to po pierwsze, jak wiele konstruktywnych uwag zostało wniesionych. Ponieważ jest godzina 16.42. Ja z przyjemnością opowiem na 22 slajdach o tym, co jest zawartością, ale każdy z Państwa ma dokument w rękach albo dostał go w formie elektronicznej, więc jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to ja prezentację poprawek uznam za odbytą. Nie słyszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy w sprawie poprawek przyjętych jako autopoprawka ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystąpimy do głosowania. Proszę o zajęcie miejsc. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju sportu w Krakowie na lata 2013-2015. Proszę o naciśnięcie stosownego. Bardzo proszę, przyjmujemy uchwałę wraz z autopoprawką. Ja wiem, że wszyscy mają. Ktoś jeszcze głosuje? Jeszcze gramy. Słuchajcie Państwo, zaraz będzie pierwsze czytanie i tam będzie troszkę. I bardzo proszę Pana Radnego Kirka o zamienienie mnie, ale on jego chyba nie ma. Tak? Czy ktoś jeszcze głosuje?
Nie widzę, zamykamy, proszę wyjść. Głosować 25 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się. Stwierdzam, że Rada przyjęła tę uchwałę.